Cześć, witajcie. Dzisiaj siedzę na szóstym piętrze sobie w bloku i mam piękny widok na Reykjavik, ale to za chwilę wam pokażę. Chciałam wam opowiedzieć o paczkach żywnościowych na Islandii. Właśnie widok macie tutaj na największe, znaczy na drugie pod względem wielkości skrzyżowanie ulic w Reykjaviku. Pierwsze jest przy Kringlanie, czyli po prostu jakby pojechać tą ulicą do góry, a tu jest właśnie drugie. Tutaj na tym skrzyżowaniu było bardzo dużo wypadków śmiertelnych swojego czasu i po iluś latach, kiedy nie szło skręcić w lewo, tak jak będą teraz samochody ruszać, widzicie, już jest zielone, oni jeszcze na czerwonym jadą, jak w Indiach, to po prostu wstawiono w końcu strzałkę czerwoną do skrętu, o tutaj. Tej strzałki nie było i uwierzcie mi, było naprawdę fatalnie tutaj. I ja często osobiście jeździłam dookoła. Zaraz wam pokażę gdzie. Po prostu tu jest cała panorama, przepiękna panorama Reykjaviku. A ja wyjeżdżałam, o powiedzmy, że tak jakby palcem tu pokazywać, tam wyjeżdżałam, a objeżdżałam to po prostu wszystko dookoła, całą dzielnicę tu, żeby po prostu nie stać na tym skrzyżowaniu, ponieważ ja się bałam jechać. Widzicie góry, przepiękne góry, które są w tle. Są już w tej chwili ośnieżone. Jest to góra Ulfarsfell, która właśnie znajduje się tam, gdzie kiedyś mieszkałam i chodziłam z Katlą. Tutaj powinna być jeszcze jedna góra, nazywa się Blaufjöll, ale niestety jej nie widać, ponieważ jest bardzo duże zachmurzenie. I mamy jeszcze jedną górę, oczywiście tą Hotel Grand, słynny Grand Hotel. Tu mamy jeszcze jedną górę, widzicie, jest pięknie ośnieżona dzisiaj, jest to góra Esja. Góra Esja, czyli po prostu słynna góra z widokiem, jak się kupuje mieszkania, to bardzo często w tych reklamach do kupienia mieszkań opowiadają właśnie o tym, że jest widok na górę Esja. Mieszkanie z widokiem na Esję jest o tyle fajne, że przepiękne zachody słońca można podziwiać, dlatego są to, że tak powiem, może i droższe mieszkania. Zazwyczaj znajdują się one na górnych piętrach i są bardzo drogie. Zresztą mieszkania w Reykjaviku w tej chwili są horrendalnie drogie, po prostu są to ceny dla naprawdę bogatych ludzi, jeżeli chodzi o nowe mieszkania, ponieważ nowe mieszkanie ciężko jest w tej chwili kupić za 30, powiedzmy 5 milionów. Ceny już się wygórowały powyżej 50, 70 i 100 milionów za mieszkanie, milionów koron, nie złotych. I do Bambo ja tutaj będę właśnie specjalnie ci powiem, że tak, ceny są właśnie takie milionowe i może by się przydała denominacja, ale ja już się przyzwyczaiłam, wszyscy się przyzwyczaili i na razie wszystko tak zakupy normalnie to w tysiącach bardziej koron są. I przykładowo chleb kosztuje tam około 300 koron, coś innego kosztuje 5000 koron, 15 tysięcy, a już o milionowych to bardziej mówimy, jak kupujemy czy samochód, czy właśnie mieszkanie, czy jakieś inne droższe rzeczy, na przykład meble do kuchni, to już będziemy rozmawiać o milionach. Ale tak ogólnie milionów to przy zakupach nie używa się, także denominacji raczej na razie nie będzie. I nie przypomina to Polski z roku 1995, która właśnie była denominacja. Ja bardzo dobrze pamiętam denominację, ponieważ właśnie w tym roku zdawałam egzaminy w szkole i musiałam po prostu myśleć w starych, znaczy musiałam myśleć w nowych pieniądzach, w starych myślałam i trochę też zera się jednak mieszały, żeby to ładnie nazwać, także dano nam wówczas kalkulatory, żeby nam się zera nie mieszały, ale tak właśnie ja pamiętam denominację, dlatego mogę właśnie coś o niej powiedzieć. Teraz wam opowiem, jak to jest z tymi paczkami żywnościowymi. Są to paczki skierowane do inwalidów, do ludzi, którzy mają kartkę Strykingastopnun, żadne Endurhriving czy inne po prostu takie wirki nie będą raczej tu honorowane. I to jest napisane, że tak. 5 listopada było właśnie zapisy były. Będą również 12 listopada i będą 19 listopada te zapisy między godziną 10 a 14 w ciągu dnia.
Także jeżeli ktoś jest inwalidą, ma grupę inwalidzką i kartkę z trekkinga stopną, wszyscy wiedzą, kto tu mieszka, wiedzą, o co chodzi, to jak najbardziej może pójść i zapisać się na taką paczkę, której odbiór będzie, podejrzewam, w okolicy 20 lub 22 grudnia. Na ogół są to paczki, w których znajduje się po prostu coś bardzo fajnego na kolację świąteczną. Są to na ogół duże paczki, bardzo fajne. I nie ma wstydu, żeby przychodzić po te paczki, ponieważ bardzo dużo ludzi, jakby nie było, po prostu, o tu Wam widok pokażę, bardzo dużo ludzi naprawdę nie ma pieniędzy i wstyd to żaden nie jest. Także jeżeli jesteście na rencie, przyjdźcie i zapiszcie się na tą paczkę, bo naprawdę warto. Ja sama też się zapiszę i też będę odbierać taką paczkę. Jeżeli jesteście właśnie inwalidami, miejcie na oku to, że będzie organizowane spotkanie wkrótce dla nas tutaj, żebyśmy mogli powiedzieć, co byśmy chcieli zmienić. Także możecie do mnie również pisać na e-mail venus.północy. Nie wiem, wiecie co, ja zapomniałam, jaki mam e-mail, ale ten e-mail jest dostępny pod filmikiem i po prostu jest też dostępny w opisie kanału. I możecie do mnie śmiało pisać, jeżeli po prostu byście chcieli coś przekazać i po prostu chcieli dowiedzieć się więcej, to serdecznie zapraszam. My idziemy dzisiaj na spotkanie z pracownikiem socjalnym ze szpitala. Dowiemy się więcej odnośnie właśnie naszej sytuacji, co nam zaoferują. I zobaczymy, co dalej. Także my już wychodzimy. Jestem na dworze. Chciałam się gdzieś ustawić, żeby nie było wiatru. W tej chwili na dworze jest wiaterek. Byłyśmy u pani właśnie tej socjalnej i Wam powiem nawet całkiem pozytywnie, bardzo miła kobieta, wszystko wyjaśniła, będzie sprawdzać, gdzie właśnie tam jeszcze można uzyskać jakieś inne dofinansowanie. Co chciałam Wam powiedzieć, że właśnie ona będzie mi też pomagała w moim projekcie tutaj dla inwalidów. Jestem z tego bardzo zadowolona i zwłaszcza dla ludzi, którzy chorują na raka. Także jeżeli chorujecie na raka, jesteście na Islandii, to chcę, żebyście wiedzieli, że za jakiś czas, bo wiadomo, wszystko jak zwykle trwa i trzeba czasu, ale no coś próbuję zorganizować, także jej się to bardzo spodobało, bo sama powiedziała, że jest bardzo duża grupa Polaków i nie ma żadnego takiego klubu, miejsca, gdzie pójść, dowiedzieć się, żadnej informacji tak naprawdę nie ma, a oni widzą właśnie w szpitalu, że jest nas całkiem sporo. Także to jest wszystko właśnie bardzo pozytywne i mi to daje właśnie bardzo dużo energii do działania, do tego, żeby odciąć się od myślenia właśnie, co jest związane z tą chorobą. Pokręcę się tak trochę tu, bo tu wiatru nie ma. To, co po prostu jest związane z tą chorobą. I ja naprawdę mam ciężki czas i te wszystkie hejty, jakieś dogadywania, że co ja gadam, że przecież tak dobrze tu jest i w ogóle. Słuchajcie, jeżeli byłoby dobrze, to chyba bym mówiła, że jest wspaniale i zostają pieniądze i jeszcze jedziemy na Majorkę, tak? Skoro mówię, że jest jak jest, to chyba nie wyciągam tego po prostu, że mam nie wiadomo ile na koncie, a tu daję biedaka. Do biedy trzeba się przyznać, trzeba potrafić się przyznać, że nie ma się pieniędzy. To jest bardzo trudna sprawa. Jest bardzo ciężko powiedzieć wszystkim, nie mam pieniędzy. I to dużo ludzi nie potrafi przed takim czymś się przyznać. Łatwiej jest obwinić drugą osobę. Łatwiej jest obwinić drugą osobę, że jest nieudacznikiem, że nie potrafi, że po co robi coś na przykład, albo że może właśnie coś innego robić, ale teraz tu echo jest. No, w każdym razie mówię, ja wiem, że jest grupa ludzi, która nie ma pieniędzy, tak samo jak my właśnie ciągniemy cienko i ja o to walczę, żeby po prostu godność, żeby zachować godność, żeby po prostu nie upadlać się, tak jak w tej chwili nas upadlają tutaj w socjalnym, na przykład miasto Reykjavik, i ja to będę mówić otwarcie, to jest upodlenie, do jakich po prostu oni środków się, jakby to powiedzieć,
co oni mówią ludziom, co mają robić w momencie, kiedy, wyobraźcie sobie, jest choroba nowotworowa, osoby, które nie mają pieniędzy, powiedzmy, dostają jakieś rachunki, to miasto im proponuje wziąć kredyt. Wziąć kredyt na spłatę długów, które i tak co miesiąc oni będą dostawali, więc sami widzicie, to jest po prostu dużo rzeczy, z którymi nie da się zwalczyć, na które my nie mamy wpływu. I osoby, które tak naprawdę nie zetknęły się z systemem socjalnym w żaden sposób, albo tylko przez chwilę, ja powiem tak, nie macie pojęcia po prostu, jak jest ciężko. Ja walczę z systemem właśnie już od ponad 12 lat. Wiem, jak to wygląda od podszewki i żeby to zmienić, to trzeba się zebrać, pokazać, że jesteśmy grupą, że jesteśmy Polonią, która się wspiera, że działamy razem, że chcemy, żeby dla nas wszystkich razem było, a nie sami siebie uwalamy. Polak Polakowi za granicą jest świnią i taka jest prawda. I sobie to możecie zapamiętać, jeśli jeszcze nie wyjechaliście za granicę, że będzie ciężko, ponieważ na rodakach nie zawsze można polegać, ale wśród Polaków trafiają się naprawdę wartościowe osoby. Są to osoby, które właśnie pomagają, które chcą, żeby nasza Polonia razem się wspierała. I ja znam bardzo dużo takich osób ze starej Polonii i na przykład mogę wam dać fajny przykład. Jest to Witek Bogdański, który tutaj mieszka od ponad 30 lat, założył Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Islandzkiej, organizował naprawdę dużo najciekawszych różnych rzeczy, łącznie z pokazami jedzenia, czy pokazami naszej tradycji, kultury, jacy my jesteśmy. Współpracował z ambasadą, w tej chwili wiem, że pisze książki. Także mówię, skoncentrujmy się na pozytywach, żebyśmy w przyszłości my sami potrafili coś komuś od siebie zaoferować. I mój kanał właśnie jest taki. Ma być pozytywny, ma być też przepleciony rzeczami, które są z życia wzięte, czyli faktycznie takimi, które są, które istnieją, ale na przykład o nich się nie mówi, bo mówię, wstydem jest się przyznać, że nie ma się pieniędzy. Ale dla mnie to nie jest wstyd. Dla mnie to jest, że ktoś woła o pomoc i potrzebuje tej pomocy, więc nie można mu dawać noża, trzeba mu dać rękę, wyciągnąć rękę i mu pomóc. Dobrze, kochani, bo ja się znowu zakręciłam, jest taki wiatr. Islandzka pogoda nie rozpieszcza, nie mamy już śniegu, zobaczcie, już śniegu nie ma. Śnieg już właśnie się stopił, ale to wszystko może być, że w nocy wróci. Strasznie tam wiało, ojej, straszna wichura, aż nie szło nagrywać. Mam nadzieję, że było mnie dobrze słychać, niestety nie jestem w stanie tego sprawdzić na tę chwilę. Ale tak jak mówiłam, trzymajmy się razem. Subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Pozdrawiam was serdecznie. Na razie. Cześć.